Już po raz drugi w Dębowcu na Rancho Katerina odbyły się towarzyskie zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody. To zawody jeździeckie, już to druga edycja. W zeszłym roku również mniej więcej w tym samym terminie mieliśmy pierwsze zawody. Troszkę mniej dopisała pogoda. Dzisiaj, jak widać, cieplutko, słoneczko. W zeszłym roku padało, dzisiaj nie pada, więc kontynuujemy zawody. Drugie zawody, jak wspomniałem, towarzyskie zawody zgłoszone do Polskiego Związku Jeździeckiego. Z ramienia Polskiego Związku Jeździeckiego są oczywiście sędziowie, no i nasza ekipa, która zajmuje się tutaj pomaganiem i organizacją tych całych zawodów. Tam mniej więcej myślę, że ponad 40 koni, przy czym na jednym koniu może startować nawet dwóch zawodników, więc pewnie będzie tego około 50 zawodników weźmie udział w tych zawodach. Zawody polegają generalnie na przeskakiwaniu przeszkód, w zależności od różnorodności konkurencji. W niektórych zawodach ważna jest dokładność przejazdu, czyli żeby osiągnąć jak najmniej zrzuceń tych przeszkód, a niektóre zawody mają również za zadanie jak najszybszy przejazd, co czasami niweluje zrzutkę przeszkody, więc czasami warto zaryzykować jechać szybciej, a mimo tego strącić przeszkodę, albo na przykład przejechać przez przeszkodę trudniejszą, tak zwanego jokera, co niweluje stratę czasową, przejazd przez jokera. Tutaj nie ma kategorii wiekowych, jest tylko kategoria, tak jak mówiłem, w zależności od wysokości przeszkód. Jest kategoria 50 cm, 70, 80 z tak zwanym jokerem właśnie i kategoria 90 i później będzie, można powiedzieć, królewska kategoria na poziomie 100-110 cm, to już dla takich jeźdźców bardziej wprawionych w boje, także zobaczymy, jak będzie to wyglądać. To nie jest żaden profesjonalizm, my się tym bawimy, my się tym lubimy to robić, zapraszamy nie tylko na zawody, jest również karczma, zapraszamy na coś dobrego do zjedzonka, a to są zawody generalnie towarzyskie, jak tylko ktoś ma ochotę, to ma ochotę, ma możliwość, to zapraszamy. Będziemy starali się przyszłe edycje mniej więcej w tym samym terminie w następnych latach przeprowadzać. Nagrody są, sponsorzy dopisali w tym roku sklep jeździecki Bajomi, firma Kani Transport, firma Kania Ubezpieczenia, jeszcze kilka innych. Także nagrody są, mam nadzieję, że zawodnikom i trenerom będą nagrody się podobały, a konie przyjadą do nas w przyszłym roku również. Jestem pierwszy raz, zawody eleganckie, fajny parkour. Koniki mają gdzie jeździć, także super, super. Córka startuje i koleżanka startuje, także już jedne przejazdy za nami. Bardzo dobrze, także fajnie. Przyjedziemy na pewno znowu. No, fajnie jest, ciekawie. A co najbardziej się podoba tutaj? No nie wiem, bardzo ładne tu jest otoczenie. Tak. A pan który raz już tu jest na zawodach? Tutaj córka jeździ w zawodach. Na tych zawodach po raz pierwszy. Tak? No i bardzo ładnie, bardzo nam się podoba. A jakiś klub państwo reprezentują, czy? Nie, znaczy córka jeździ w klubie na pastiskach, cieszy. I jak się wam podoba tutaj na zawodach? A bardzo, bardzo fajnie jest, organizacyjnie jest bardzo fajnie, jedzenie jest bardzo dobre i nam bardzo smakuje, także jest bardzo fajnie. Jeśli chodzi o przejazdy, to też wszystko jest w porządku. Odzywam się. Przyznam szczerze, że faktycznie jest rewelacyjnie. Widziałam, że są takie fajne imprezy w Dębowcu. Często tu przyjeżdżamy, ale najczęściej faktycznie przyjeżdżamy tutaj do rancha na przepyszne placki z wrzostkami. Serdecznie polecam. To jest w sumie Wałach. Ja będę spokój się. Wiem, że cię muchy gryzą. W każdym razie, no ogólnie jeżdżę na nim od pół roku.
w sumie tak dopiero się z nim zgrywam. To są nasze pierwsze takie wspólne, bardziej otwarte zawody, więc i tak w sumie poszło nam dobrze. Ja jestem z tego zadowolona. I które miejsce? W niższym konkursie byłam ex aequo pierwsza z nim, ze wszystkimi, aczkolwiek wszystkimi tymi, którzy mieli na czysto, aczkolwiek na nim żadne jak na razie. Mam nadzieję, że w tym konkursie pójdzie lepiej. Znaczy ja generalnie się kom interesuję od bardzo dawna, więc mi się bardzo podoba. Bardzo ładna tutaj stanina i widzę ładnie tutaj zadbane wszystko, więc... Bardzo fajnie, bardzo miła atmosfera, fajni ludzie i organizacja też bardzo dobra. Super, naprawdę bardzo fajnie jest. Córka jest zadowolona, podobają się jej konie. W ogóle fajnie, że było, jakby można było na przykład dziecko posadzić na małego kucyka i że mogła być oprowadzana. Czyli jest pomysł na przyszły rok, żeby było taka atrakcja, tak? Tak, tak. Lala? Dziewczynki, jak się bawiłyście? Fajnie było. Jak się jechało? Dobrze.